Przychodzi następny okres, który jest najpiękniejszym okresem w życiu chrześcijanina, przeżywanie świąt Wielkiej Nocy. Szanowni pracownicy Papieskiego Wydziału Teologicznego, drodzy studenci, a co za tym się kryje, kochane rodzeństwo, kochani przyjaciele naszej papieskiej uczelni. Święty Jan pisze: wszedł Szymon Piotr do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, że on ma powstać z martwych. Przeżywając doświadczenie świętego Jana, który ujrzał i uwierzył, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, chcę wam złożyć najserdeczniejsze życzenia słowami: oczy od łez, nogi od upadku i duszy od śmierci. Oczy od takich łez, które bolą, a jeśli to będą łzy radości w waszym życiu, niech będzie ich jak najwięcej. Nogi od upadku, to znaczy, kiedy człowiek upadnie, trzeba powstać, iść dalej w życie i cieszyć się z tego, że mamy przed sobą cel drogi. A kiedy ludzie wam będą kłody podkładać pod nogi, a nie martwcie się, praktyka mówi, że podkładają, to trzeba uczyć się przebaczenia i iść dalej w drogę. I dusza od śmierci, kiedy się człowiek gdzieś zaplącze w grzech ciężki, jak najszybciej do konfesjonału. I dużo zdrowia, radości i pamięci, że Jezus pokonuje wszelki lęk. Miłość jest mocniejsza od grobu, miłość jest mocniejsza od lęku. Pamiętajcie, nigdy nie jesteście sami. Oby wydarzenie tej Wielkiej Nocy, piękne i wspaniałe, rozprzestrzeniało się dzięki wam, apostołom nadziei, apostołom misji miłości, do jak największego grona osób. Jeśli sami będziecie szczęśliwymi, uszczęśliwiać będziecie inne osoby. Szczęść Boże dla wszystkich. Dziękuję.